Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób wszyscy jesteśmy pogrobowcami komunizmu. Zapraszam. Aby wyjaśnić, o co mi chodzi, muszę najpierw wyjaśnić dwa pojęcia, których będę używał, mianowicie postawa socjalistyczna i postawa katolicka. Jako postawę socjalistyczną mam na myśli postawę człowieka, który w jednym słowie żyje zgodnie z zasadą daj. To jest podstawowe słowo. Postawa socjalistyczna to postawa człowieka, który nieustannie czegoś od kogoś oczekuje. Który skonfrontowany z jakimś problemem oczekuje, że ktoś coś z tym w końcu zrobi. Taki człowiek postępuje tak, czy oczekuje tego wobec wszystkich. Wobec Pana Boga w życiu pobożnym, wobec pracodawcy i współpracowników w życiu zawodowym, czy pracowników, jeśli ma jakąś funkcję kierowniczą, wobec rodziny w życiu rodzinnym, wobec kolegów w życiu towarzyskim. Taki człowiek nieustannie czegoś oczekuje. Zawsze skonfrontowany z problemem odpowiada: daj, daj mi. Postawa katolicka natomiast jest to postawa, można powiedzieć, że odwrotna. To znaczy taki człowiek jest gotów na walkę, jest gotów na pracę. Taki człowiek zadaje pytanie, co mogę zrobić? I oczywiście nie o to chodzi, że taki człowiek pozwala się wykorzystać. Tak? Tutaj cały czas oczywiście mamy tę cnotę roztropności, którą należy wykorzystywać. Natomiast tutaj chodzi o zasadnicze nasze nastawienie. Co mogę zrobić? Człowiek, który ma tą postawę katolicką, skonfrontowany z jakimś problemem, zastanowi się, co ja roztropnie mogę w tej kwestii zrobić. Ta roztropność może nakazać, żeby komuś to zadanie zlecić, żeby kogoś o pomoc poprosić. To jest oczywiste. Natomiast chodzi o jakby punkt wyjścia. Moje pytanie nie brzmi, czy pytanie, moja prośba nie brzmi daj. Moja pierwsza reakcja to nie jest niech ktoś mi coś da, tylko co ja mogę w tej sytuacji zrobić. Jak widzimy, są to postawy zgoła odmienne. Zwracam od razu na to uwagę, że człowiek, który przyjmuje taką postawę socjalistyczną, jest nieszczęśliwy i nieskuteczny. On cały czas od innych czegoś oczekuje, a więc no to jest absolutnie nieskuteczne. Tak? To jest człowiek, który mało sam pracy wkłada, a dużo od innych oczekuje. Oczywiście jego życie jest obciążeniem dla innych i to może być właśnie na każdym poziomie, tak? I tym socjalnym, i tym rodzinnym, i tym towarzyskim, i tak dalej, i tak dalej. Taki człowiek jednocześnie jest nieszczęśliwy, no bo żyje w ciągłym przekonaniu, że właśnie inni powinni nieustannie mu coś dawać, a tu nie chcą jakoś, tak? A tu cały czas dają mu jednak za mało. Z kolei ta postawa katolicka jest postawą, która prowadzi do efektywności i do szczęścia, dlatego że człowiek, który tak żyje, oczywiście, że mnóstwo rzeczy zrobi, mnóstwo rzeczy osiągnie, mnóstwu innych pomoże, mnóstwo będzie pomocny dla całej rzeszy innych ludzi. W pracy będzie niezwykle skuteczny, tak? No, w sensie przynajmniej będzie bardzo zaangażowany, ale człowiek z taką postawą przeważnie uczy się na swoich błędach i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jak czegoś nie potrafi, nawet jak z czymś tam się boryka, to szansa jest duża, że mimo wszystko ten efekt będzie zadowalający. Jednocześnie, no właśnie, ten człowiek jest szczęśliwy, bo innym wiele daje, bo widzi owoce swojej pracy, bo dla człowieka to jest po prostu uszczęśliwiające, gdy może coś zrobić, gdy widzi, że coś udało się zrobić, gdy coś osiągnął. No i teraz moim zdaniem my jako Polacy mamy ogromny problem z tą postawą socjalistyczną. Myślę, że przyczyn można by szukać naprawdę bardzo daleko, pewnie gdzieś tam już w tych czasach zaborów,
Na pewno po części jest tutaj winny również właśnie komunizm, który siłą rzeczy tak, jest takim ustrojem, który promuje tego rodzaju zachowania, dlatego ten tytuł tego filmu. Natomiast myślę, że na pewno nie jest to tylko i wyłącznie wina tego ustroju, który był, ewentualnie tego, który jest, bo tutaj mamy również do czynienia z wieloma elementami typowo socjalistycznymi, ale jakby tu zupełnie nie o tym mówimy. Tak czy siak, myślę, że można bez wielkich wątpliwości powiedzieć, że bardzo mocno siedzi w nas, w Polakach, ta mentalność socjalistyczna, ta postawa socjalistyczna, postawa, która oczekuje, żebyśmy ciągle coś otrzymywali od kogoś innego. Takim ciekawym przykładem był mój materiał a propos szkoły katolickiej o tym, że katolicy mają obowiązek posyłać swoje dzieci do prawdziwie katolickich szkół. I tutaj spora część widzów zareagowała w ten sposób, no to dajcie nam te szkoły. Z jednej strony to jest słuszne, tak? No bo to Kościół katolicki powinien dać katolickie szkoły. Zgadza się, ale jestem przekonany, że na przykład w takich Stanach Zjednoczonych ten procent takich odpowiedzi byłby znacznie mniejszy. Dlatego, że tam ludzie raczej są przyzwyczajeni do tego, że jak coś nie gra, to się bierze broń i się to naprawia. To znaczy, no to może już jakby troszeczkę przejaskrawione, natomiast raczej ci ludzie są przyzwyczajeni z tego, co powiedzmy jestem w stanie tak zaobserwować na dystans. Mam wrażenie, że ci ludzie są bardziej nastawieni właśnie na to, żeby zmieniać rzeczywistość. Jak coś mi nie pasuje, no to staram się to zmienić, to staram się to naprawić. I to jest właśnie ta postawa katolicka, o której mówię, a nie, więc nie, no to dajcie mi tylko, co ja mogę konkretnie zrobić. To jest postawa, która jest i skuteczna, i uszczęśliwiająca. I tutaj naprawdę właśnie nawet wielkie problemy można powoli oczywiście i bardzo stopniowo próbować rozwiązać. Każdy człowiek jest w stanie tutaj swoją cegiełkę dołożyć. I na przykład w tym przytoczonym przykładzie, w tej przytoczonej sytuacji a propos katolickich szkół, to żeby w ogóle była szansa, że takie szkoły powstaną, to potrzebne jest to, żeby ludzie w ogóle chcieli, żeby one powstały, żeby ludzie w ogóle dostrzegli potrzebę, że to jest istotne. Jeśli wszyscy katolicy są zadowoleni ze swoimi pogańskimi czy neopogańskimi szkołami, w których Pana Boga nie ma, tak? To znaczy w których pracy wychowawczej praktycznie nie ma, w których jest trochę nauki, trochę demoralizacji i trochę takiej pracy wychowawczej gdzieś tam na ślepo, ale zupełnie bez zrozumienia, kim jest człowiek, dokąd zmierza, jakie środki nas do tego prowadzą. To jest praca wychowawcza Kościoła i ludzie muszą najpierw zrozumieć, tak? I gdy to zrozumiemy, no to wtedy człowiek właśnie z taką katolicką postawą powinien sobie zadać pytanie, no co ja mogę konkretnie zrobić? Mogę najpierw szukać takiej szkoły, mogę się rozglądać, sprawdzić, czy jesteśmy w stanie, na przykład właśnie, jeśli jest nas wielu w okolicy, czy jesteśmy w stanie stworzyć może jakąś najpierw formę takiej edukacji domowej, bardziej zorganizowanej, może coś tutaj, może coś tam, zorientować się, zobaczyć, tak? To jest postawa katolicka. Jeśli się nie da, no to się nie da. Natomiast ten człowiek sprawdza. Jego pierwsza reakcja jest, co mogę zrobić. Co w tej sytuacji da się zrobić, a nie o to dajcie mi, to dajcie mi, to dajcie mi, to dajcie mi pisanie w komentarzach. To myślę, że jest o taki jeden konkretny przykład, który gdzieś nam to pokazuje. Co w takim wypadku możemy z tym zrobić? A więc przede wszystkim praktykować cnotę męstwa. To jest ta cnota, która dokładnie za to odpowiada. I no właśnie dlatego tacy jesteśmy, że nie wyrobiliśmy w sobie tej cnoty męstwa. To znaczy w pracy wychowawczej, o tym już mówiłem wielokrotnie, tutaj bez wątpienia jest ogromna wina Kościoła, który nie pracował tak naprawdę wychowawczo. To pole zostało gdzieś tam ogromnie zaniedbane. I na wschodzie, i na zachodzie, to znaczy mam na myśli na wschodzie za żelazną kurtyną i po drugiej stronie, to jakby ta praca zupełnie gdzieś tam, może trochę z różnych przyczyn, ale została poważnie zaniedbana. No widzimy tutaj w Polsce, że Kościół
przez te ostatnie 50 lat w ogóle praktycznie nie naciskał, nie uczył, jak wychowywać, nie naciskał na katolickie wychowanie, nie podkreślał ważności katolickich szkół i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście bez tego, bez Kościoła, który by nad tym czuwał, społeczeństwo jako takie nie będzie w stanie tak po prostu wykształcić tak automatycznie, spontanicznie tej cnoty męstwa. To nie przypadek, że gdy wybucha II wojna światowa i później wszystko to, co się dzieje, to Polacy są twardzi. Tak? Mamy cały ten ruch oporu, mamy tych naszych żołnierzy niezłomnych, mamy rotmistrza Pileckiego, tak, mamy ludzi tego pokroju. Natomiast już właśnie gdzieś tam 40 lat później, lata 80., 90., czy społeczeństwo naprawdę nie wygląda już inaczej, tak? Czy to raczej nie jest społeczeństwo, które przestraszy się właśnie wizji zakręconych kaloryferów i właśnie jakichś tam drobnych, może nie drobnych, ale niedogodności. Czy to społeczeństwo, które dzisiaj wystarczy powiedzieć w telewizji, że wybuchła katastrofa i koniec świata, to już biegną do supermarketów i wykupują zapasy papieru toaletowego na najbliższe 10 lat? Czy naprawdę nie widzimy tej różnicy? Myślę, że różnica jest bardzo wyraźna. I pamiętajmy, że ci nasi przodkowie właśnie z lat 30., z lat 40., to są ludzie, którzy byli wychowywani inaczej. Kiedy to był czas, kiedy Kościół faktycznie mówił, jak wychowywać. To był czas, kiedy Kościół również się w to mocno angażował. To był czas, w którym w ogóle nawet ci, którzy nie wychowywali świadomie po katolicku, no w dużej mierze wychowywali inaczej i to inaczej to było jeszcze to w dużej mierze, przynajmniej przedrewolucyjne inaczej, czyli ten system wychowawczy, który wyrósł z Kościoła, z nauki Kościoła, ten system wychowawczy, który nie stawiał na to, że młodego człowieka to trzeba po prostu zostawić w spokoju i on sam tak wyrośnie pięknie, tylko taki system wychowawczy, który zakładał, że trzeba faktycznie człowieka uczyć odpowiednich zachowań, trzeba w nim wyrabiać dobre przyzwyczajenia, trzeba go uczyć na przykład właśnie męstwa. Dlatego ci ludzie byli inni, dlatego my dzisiaj mamy bardziej tą postawę socjalistyczną, a nie tą postawę katolicką. A więc uczmy tego siebie i innych. Gdy jesteśmy konfrontowani z problemami, pamiętajmy o cnocie męstwa, o tej cnocie, która każe nam, która uczy nas, jak zmieniać to, co zmienić możemy i znieść to, czego zmienić nie możemy. Tak, dwie akcje cnoty męstwa, agere i sustinere, zadziałać, zmienić wobec tego, co możemy zmienić i znieść to, czego zmienić w tej chwili nie mogę. Uczmy się tego, pracujmy nad tym, wyrabiajmy sobie takie właśnie nawyki wobec problemów, zastanawiajmy się po prostu, co ja mogę z tym zrobić, jak to naprawić. Jeśli nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić, to zawsze da się coś zrobić, tak? Zawsze da się coś zrobić. Natomiast jeśli nie jestem w stanie, czy zrobiłem już to, co byłem w stanie zrobić, no to jeśli sytuacja nie ulega gwałtownej zmianie, a zwykle nie ulega gwałtownej zmianie, no to sustinere. Staram się wytrzymać w tej sytuacji w spokoju, w oddaniu, w cierpliwości. Wytrzymać w tej sytuacji to również jest akt cnoty męstwa. I oczywiście uczmy tego również kolejne pokolenia, uczmy tego nasze dzieci. Starajmy się wypracować w nich tą cnotę męstwa, tą cnotę, która pozwala, uczy, jak pokonywać przeciwności, uczy tej zasadniczej postawy, także skonfrontowany wobec przeciwności, staram się je rozwiązać. Uczmy jak najbardziej tego dzieci, staramy się wyrobić w nich to przyzwyczajenie, staramy się konfrontować je również z różnymi problemami, ewentualnie pomagając je rozwiązać, ale nie rozwiązując za nich, tylko właśnie wprowadzając je, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. Wspominałem już wielokrotnie, że uważam, że chociażby harcerstwo jest tutaj pewną pomocą, jest tutaj takim środkiem, który może w jakiś sposób z tym sobie, czy może być tutaj skuteczny. Tak? Pan Bóg tego od nas oczekuje, że będziemy się uczyli w naszych przeciwnościach, w naszych cierpieniach. Między innymi dlatego Pan Bóg nie zniósł cierpienia po odkupieniu przez Pana Jezusa. Ono nie zostało zniesione, ono zostaje wykorzystane. Tak, ono ma dla nas ten charakter dydaktyczny. My uczymy się wobec trudności, cierpienia. No właśnie, jeśli wcześniej wyrobiliśmy sobie przynajmniej w jakimś podstawowym, na jakimś podstawowym poziomie tą cnotę męstwa, bo wtedy faktycznie próbujemy sobie z tym poradzić, a nie uciekamy się i wołamy: dajcie mi rozwiązanie, zróbcie coś z tym.
prośmy w modlitwie o tę cnotę męstwa, starajmy się ją praktykować i uczmy tej cnoty również przede wszystkim tych, którzy nam zostali powierzeni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.